Szybkie ogłoszenie, zanim zacznę. Zapomniałem poprzednio wspomnieć, że były gry takie jak Deus Ex czy Dying Light, które miały cały gameplay łącznie z cutscenkami z widoku z pierwszej osoby i były to produkcje bardzo udane, więc chyba nie mamy czym się martwić. A także, to jest Karaluch i wcale nie mam problemu z rozpoznawaniem imion. Dzięki Hypocrisyde. Na ten temat mówili chyba już wszyscy, bo w pewnym momencie informacje można było znaleźć wszędzie, nawet na pateczkach po lodach. Wystarczyło chuchnąć. I w sumie nie dziwnego, pierwsze informacje pojawiły się miesiąc temu, a że zbliża się premiera Borderlandsów, to chyba warto sobie o tym przypomnieć. Temat jest ważny, bo przedstawia głośniejszą sprawę, w której wydawca przy współpracy mediów zniszczył youtubera, całkowicie równając ziemią niezależne źródło informacji. Co więcej, nie odbyło się to drogą prawną, a bardziej przez zastraszanie i wykorzystywanie mechanizmów YouTube'a i swojej pozycji w sieci. Bo tym oberwie się również medium, bo dziennikarstwo to już jest tylko coś, co im się czasem przydarza. Pewnie zależne jest od jakiegoś rzadkiego układu planet albo plam na Słońcu, choć podejrzewam również, że może to być za niski poziom soi w diecie. Trudno powiedzieć, żeby relacje deweloperów i wydawców z fanami były idealne. Tworzenie gier stało się bardzo opłacalnym biznesem, a rynek ma ogromny potencjał, szczególnie gdy wgranie w gry zostało sprowadzone do mainstreamu. Ludzie spędzający czas przed konsolą czy kompem nie są już zamkniętymi w piwnicy nerdami, noszącymi masywne okulary i ubranymi w coś, co trudno odróżnić od koca czy dywanu. A przynajmniej nie chcą tak tego pokazywać wydawcy i branżowe media. Ale o tym, czym są gry i jakie mają znaczenie, powiem w jednym z kolejnych filmów przy okazji tematu wirtualnej przemocy i tego, jaki ma wpływ na rzeczywistość. W skrócie, gry to biznes, a że wiążą się z tym ogromne pieniądze, firmy traktują tę branżę bardzo poważnie. Niestety jest to powaga głównie w obszarze wyników finansowych, więc mimo stale rosnących wpływów, widzimy cięcia kosztów, zwalnianie ludzi i rozwój technik wpływów społecznych, mających na celu wyduszenie z graczy dodatkowej kasy. Zatem tworzenie gry wiąże się z analizą zaangażowania, brania pod uwagę mnóstwa wskaźników, a także do dokładnego budowania strategii marketingowej, tak by szczyt ekscytacji u fanów uzyskać tuż przed premierą tytułu. Do mediów najczęściej wysyła się gotowe paczki z artykułami, materiałami, które można od razu wykorzystać, a twórców kontentu zaprasza się na kontrolowane playtesty. Istotne są również przecieki. Kontrolowane potrafią podbić hype wtedy, kiedy jest to potrzebne, a także mogą testować nastroje konsumentów lub nawet nimi sterować. Tak właśnie mogło być w przypadku Anthem, gdy wyciekły informacje odnośnie ceny w in-game'owym sklepie. Potem okazało się, że kwoty są połowę niższe i wszyscy odetchnęli z ulgą. Pamiętasz mój film o metodach manipulacji? To jest właśnie metoda kotwicy, do której mógł być wykorzystany taki kontrolowany przeciek. I tym większe jest niezadowolenie firmy, gdy ktoś w niekontrolowany przez nią sposób ingeruje w ten pieczołowicie budowany domek z kart. Przy dużych projektach dużo łatwiej jest o przecieki, głównie przez liczbę osób, która przy tym pracuje, i jeszcze większą liczbę ludzi po drugiej stronie ściany, która na różne sposoby stara się dowiedzieć więcej o swoim ulubionym tytule. Czasem zawinni management i pracownicy sami decydują się zdradzać informacje o projekcie. Innym razem to wina przepracowania, pokrywania się funkcji, gdzie łatwo o pomyłkę, że ktoś puści w świat coś, czego ludzie nie powinni zobaczyć. Oczywiście również zdarzają się włamania i wykradanie informacji. I gdy to ostatnie jest przestępstwem, to dwie pierwsze sytuacje są do pewnego stopnia zdarzeniami, które firma musi przeboleć i prostować lub przynajmniej nadbiegać ze swoją marketingową strategią. To jest również zadaniem firmy, żeby zlokalizować własne przecieki. W większości przypadków osoby, które komentują i przekazują takie informacje dalej, nie są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. W branży rozrywkowej są takie firmy jak Take-Two i siostrzona firma 2K, które do tego biznesu podchodzą bardzo poważnie i należą do tych osób, które na grze w paintballa nie zawahają się użyć kolby, gdy zabraknie im kulek. Przekonał się o tym Supmato, fan serii i youtuber, na którego Take-Two nasłało dwóch prywatnych detektywów. Pojawili się pod jego drzwiami, przez jakieś pół godziny wypytywali o źródła jego publikacji i przecieków. Tak, firma zajmująca się tworzeniem rozrywki wyśle do twojego domu bez zapowiedzi dwóch podejrzanych typów, gdy tylko będziesz publikować coś, co im się nie spodoba. Tutaj warto wspomnieć, że Supmato w swoim oświadczeniu wspomniał, że wtargnęli bez zezwolenia na jego teren, ale nie znalazł ich przecież mieszkujących w jego koszu na śmieci, tylko przyszli prosto po drzwi. Trudno, żeby wołali go przez okno. Tak czy inaczej, niedługo po ich rozmowie jego kanał na Discord został zamknięty, a YouTube'owe konto otrzymało 7 zgłoszeń o naruszenie praw autorskich. Jednak po pewnym czasie 6 zniknęło i zostało mu tylko jedno. Te zgłoszenia są tyle ważne, że 3 rozpatrzone pozytywnie mogą spowodować usunięcie całego kanału. Po tej wizycie Supmato usunął własnego Twittera, także kilka filmów, które mogły zawierać przecieki. Kilka dni później, prawdopodobnie po skontaktowaniu się z prawnikiem, nagrał oświadczenie, z którego dowiedzieliśmy się o całym zajściu. Okej, wiemy, co do tamtej pory zrobiło 2K. A co w takim razie przeskrobał Supmato? Jest taka strona streamingowa, na której pokazują się przed kamerkami skąpo ubrane dziewczyny, które tańczą, flirtują i grają w różne gry za napiwki. Warto też wspomnieć, że poza tym, to na Twitchu można jeszcze czasem obejrzeć streamy z normalnych gier. Tam właśnie Gearbox testował swoją funkcję wbudowaną w Borderlands. Na stronie gry pojawił się też post z prezentacją, jak ta funkcja ma działać. Twórcy jednak popełnili błąd, bo na filmie udostępnili nazwę konta na Twitchu, z którego prowadzone były testy, a także połączone z nimi pozostałe konta. Informacja o tym pojawiła się na Reddicie, a zainteresowani obserwowali Twitchowe konta, czekając, kiedy pojawi się następny
następny stream z gry. Choć same streamy ustawione były jako prywatne i nie dało się ich oglądać, to strona streamingowa z filmów aktywnie tworzyła thumbnailsy. I dzięki temu fani byli w stanie uzyskać informacje na temat samej gry. Sukmato był z kolei jednym z tych twórców, którzy przekazywali dalej te informacje w swoich filmach. Jednak to nie wszystko. Jak się dowiedziało Upper Echelon Games, youtuber miał swoje źródło przecieków, które było bardzo dokładne, podobno niezwiązane bezpośrednio z Gearbox czy 2K. Mogło to tłumaczyć, dlaczego miał bardzo dokładne informacje jeszcze w 2018 roku. To wystarczająco dużo, żeby zeźlić dużą firmę, ale jednocześnie za mało, żeby podjąć kroki prawne, bo tak naprawdę Submato nie robił nic niezgodnego z prawem. Jak się można domyślić, to bardzo pomogło jego popularności. I tak jak wielu większych twórców, Submato korzystał z dodatkowych opcji monetyzacji. Za $5 miesięcznie można było dostać dostęp do kanału na Discordzie, na którym dzielił się wcześniej swoimi znaleziskami. Z różnych źródeł wiadomo, że te same informacje trafiały do jego publicznych filmów. Jednak na tym 2K oparło cały ciężar swoich oskarżeń. Przecieki można publikować, ale sprzedając do nich dostęp jest już łamaniem prawa. Take-Two natychmiastowo przyszło w tryb kryzysowy. Na IGN pojawił się artykuł, w którym firma komentuje całe zajście. Oczywiście portal opublikował tylko to, co zostało im polecone, bo nawet nie pokusili się o kontakt z drugą stroną konfliktu. W artykule youtuber został przedstawiony jako ktoś, kto popełnił szereg przestępstw i pogwałcił regulaminy i prawa autorskie. W rzeczywistości jedynie płatny dostęp do kanału go obciążał, a reszta zarzutów była mocno nietrafiona, gdyż Submato nigdy nie podpisywał z 2K ani Gearboxem żadnych umów, które zabraniałyby mu publikowania informacji o grze. 2K oświadczyło, że śledztwo w kwestii przecieków trwało już 10 miesięcy i dotyczyło zarabiania na przeciekach, łamaniu praw autorskich i regulaminów wydawcy. Dodatkowo odnieśli się do oświadczenia Submato, że podał w nim informacje, które były nieprawdziwe, a część przedstawiała tylko częściową prawdę. Jednak sami w żadnym oświadczeniu nie pokusili się o wskazanie, które części tak rażąco mijały się z prawdą. W mojej wersji artykułu IGN opisuje, jak Submato dostał się do screenów z przeciekami na Twitchu. Jednak jak zauważył Youngia, wcześniej ten sam artykuł opisywał, jakoby Submato pozyskiwał te informacje w sposób nielegalny. Co ciekawe, samo 2K nie dba o zgodność z prawdą, a do tego wykorzystało zasięg mainstreamowych mediów, aby przedstawić swoją wersję wydarzeń. Inside Gaming, które w wyjątkowo lekki i humorystyczny sposób potrafi przedstawić gamingowe newsy, również przyłączyło się do obrony 2K. Co ciekawe, w swoim filmie, poza powtórzeniem tego, co już można było przeczytać na IGN, dodali, że mają screeny z kanału Discorda od swojego kontaktu z 2K, ale nie mogą ich opublikować, więc widz musi uwierzyć im na słowo. Według mnie, jeśli mam dowód, którego nie mogę pokazać, to nie mówię o tej sprawie, szczególnie jeśli zajmuję stanowisko w konflikcie dwóch stron. Poziomu zaufania do Inside Gaming nie poprawia również fakt, że niedługo później otrzymali przedpremierowy dostęp do gry i pochwalili się tym na swoim kanale. Film utrzymany w tonie: byłem sceptyczny, ale zagrałem i teraz jestem pozytywnie nastawiony. Czyli marketingowy krab, że skoro ktoś sceptyczny może zmienić zdanie, to produkt faktycznie musi być warty uwagi. Żeby tego było mało, na oświadczeniach z obu stron się nie skończyło. Zaraz potem, jak 2K skończyło z antykryzysowymi publikacjami, zgłosili ponad setkę filmów w Submato, że naruszył ich prawa autorskie. A gdy zdarzy się coś takiego, kanał jest automatycznie usuwany po 7 dniach. Jest to ewidentna zemsta za oświadczenie youtubera i wymuszenie na 2K publikowania oświadczeń. A to nie tylko stawia ich w złym świetle, ale usuwa wszelką dobrą wolę w relacjach z fanami. Osobiście nie uważam, że Submato był całkowicie bez winy, ale nie sprawiał wrażenia, żeby był małym kanciarzem, który chce szybko dorobić się na przeciekach. W serii Borderlands poświecił 7 lat swojego życia i można śmiało powiedzieć, że należał do wiernych fanów gry. 2K zrobiło z niego przykład dla całej społeczności. Nie skorzystali z legalnej drogi, bo woleli wykorzystać mechanizmy YouTube'a, aby postawić na swoim. Filmy, które zgłosili, nawet nie były związane z najnowszą grą, a fałszywe zgłoszenia również są nieuczciwym działaniem, często wykorzystywanym przez większe firmy. Takie zagrywki przypominają mi portową mafię. Wysyłanie ludzi, żeby nastraszyli człowieka, spalenie komuś knajpy, bo wykup lub prawne wysiedlenie zabiera zbyt dużo czasu, no i nie zawsze kończy się pomyślnie. Zamiast posuwać się tak daleko, wystarczyło, żeby zrobili dla chłopa to, co zrobili dla Inside Gaming. Zaprosili go na grę, powiedzieli, że przecieki psują ich plany, pozwolili mu kontynuować nakręcanie graczy na zakup gry, bo to właśnie robił Submato w swoich filmach. Był małą komórką marketingową prowadzoną przez wiernego fana. A z tego co wiem, cała ta sytuacja źle odbiła się na kondycji psychicznej Submato, a przede wszystkim pozostawiła jego i jego żonę bez głównego źródła utrzymania. Według mnie to przykład, jak niewiele znaczą odbiorcy dla wydawcy. Borderlandsy mają świetne finansowanie, a mimo to są półrocznym ekskluzywem na Epic Store. Mimo że jest to po prostu gorsza platforma w porównaniu do pozostałych znajdujących się na rynku. Pomijam już ekscesy Randy'ego Pitchforda, zamieszanie z nielegalnymi filmami na jego pendrive'ie i oskarżeniami, że przywłaszczył sobie pieniądze z bonusu przeznaczonego dla dev teamu. Ostatnio samo Gearbox podpadło, zaznaczając, że Flak, jeden z bohaterów trójki, jest neutralny płciowo i nie można pisać o nim jako mężczyźnie. I dla podkreślenia swojej argumentacji postanowili zbanować kilka osób na forum za złe zwroty. Wspaniały pomysł, zbanujmy gracza i potencjalnego klienta, bo uraził uczucia naszego wymyślonego bohatera. Jednak to po incydencie z Submato na Twitterze ludzie ruszyli z hashtagiem Bojkot Borderlands 3 i Bojkot 2K.
Oczywiście Twitter to brodzik SJW i przyjaciół firm, więc jest tam też mnóstwo komentarzy, że bojkot zachęcił ich tylko do kupienia gry. Próbowano też rozmydlić sprawę z youtuberem, sugerując, że bojkot dotyczy obecności gry na Epic, a nie na Steamie. Opis całej tej sytuacji zamierzam zakończyć tym, że w pełni popieram tę akcję i również przyłączam się do bojkotu. Wydawcy nie mogą zachowywać się jak zbiry, bo jak są w stanie wykosić własnego fana, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić to samo z obiektywnymi źródłami informacji. Wtedy zostaną tylko mainstreamowe media i ich przesłanie, a wszystko inne będzie zagłuszane lub tagowane jako fake news. Nie zamierzam również krytykować nikogo, kto zamierza kupić Bordery już pierwszego dnia. To są twoje pieniądze i możesz wydać je jak tylko zechcesz. Mogę jedynie namawiać, żeby pokazać wydawcom, że gracze nie mogą być tak traktowani. I nawet jeśli uzbiera się nas setka, to i tak będzie warto, bo kolejnym razem, a będzie kolejny raz, może uzbiera się nas drugie tyle i stopniowo grupa zacznie się zwiększać. Wydawcy zauważają nasze portfele, więc nie kupując gry lub zrobienie tego dużo później, tylko w taki sposób jesteśmy w stanie zwrócić na siebie uwagę i na nasze oczekiwania. A do Borderu zwykle i tak jest masa dodatków i najlepiej zebrać ją w wersji goty. Wyobraź sobie taki przykład. Jeśli wiesz, że twój fan zawsze kupi twój produkt, to ten fan ma dla ciebie najmniejsze znaczenie, bo dostosować się musisz do tych, których zachowanie jest chwiejne. Z mojej strony to tyle na dziś. Daj znać, czy zamierzasz kupić grę, a może dołączasz do bojkotu i nie kupujesz jej wcale lub czekasz na wersję Game of the Year. Dzięki za oglądanie. Standardowo, jeśli podoba ci się to, co robię, rozważ wciśnięcie czerwonego przycisku z napisem subskrybuj lub z kciukiem w górę. Jeśli ci się nie podobało, to łapka w dół jest zaraz obok. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.